Polska wraca do normalności. Już wkrótce znikną kolejne obostrzenia. Poprawiająca się sytuacja epidemiczna sprawia, że od 21 maja swoją działalność będą mogły wznowić teatry, opery, filharmonie, kina oraz grupy cyrkowe, domy i ośrodki kultury. Z kolei od 15 maja przywrócona zostanie możliwość organizowania zajęć i wydarzeń sportowych z limitem do 150 uczestników. Od 28 maja limit ten wzrośnie do 250. Tego samego dnia będą mogły wznowić działalność siłownie i kluby sportowe pod warunkiem, że na jedną osobę przypadać będzie 15 metrów kwadratowych powierzchni. Premier Mateusz Morawiecki liczy na jeszcze większe zaangażowanie polskiej myśli technicznej mogącej wspomóc rozwój naszej gospodarki. Szef rządu mówił dziś m.in. o tym podczas kongresu Impact 21. W tym świecie o sukcesie będzie decydować innowacyjność. To słowo odmieniane przez wszystkie przypadki już od parunastu lat, może i dawniej, ale bardzo modne ostatnio. Jednak to właśnie w Polsce wzrost produktywności i wzrost innowacyjności tak bardzo dobrze daje się wyrazić w liczbach, bo i w wartościach bezwzględnych, i w przyroście procentowym nie odnotowaliśmy nigdy tak dobrego wyniku, jak w ostatnich latach właśnie w badaniach i rozwoju, we wdrożeniach, w różnego rodzaju innowacjach, które przekładają się już dzisiaj. Już dzisiaj się przekładają właśnie także na wdrożenia i komercjalizację tych poszczególnych produktów. Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku z 3,1 do 4%. W 2022 wzrost osiągnie poziom 5,4%. Stopa bezrobocia ma wynieść w 2021 roku 3,5% i ma być najniższą spośród wszystkich krajów wspólnoty. 3,5% wyniesie też inflacja, rok później 2,9%. Dobre dane napłynęły też z GUS-u. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale tego roku wzrosło 6,6% rok do roku i wyniosło 5681,56 zł. Kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 4,1%. Skarb Państwa podpisał dziś umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i spółką PGNiG dotyczącą przejęcia nad nimi kontroli przez paliwowego giganta. Majątek Lotosu oraz PGNiG zostałby przeniesiony na PKN Orlen za akcje, które Orlen przyznałby akcjonariuszom obu spółek. Umowa dotyczy rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu. Dodano też, że połączenie grupy Lotos z PKN Orlen może dojść do skutku pod warunkiem wykonania określonych w treści decyzji Komisji Europejskiej środków zaradczych, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji. Bank Ochrony Środowiska zaskoczył bardzo słabymi wynikami. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 2 100 000 zł wobec 23,5 miliona zł przed rokiem. Bank podał, że bezpośredni wpływ miała na to pandemia COVID-19. Via Carpatia coraz dłuższa S19 przebiegająca przez wschodnie regiony Polski ma spiąć w tym roku Rzeszów z Lublinem. Taką deklarację w programie pierwszym Polskiego Radia złożył szef resortu infrastruktury. Andrzej Adamczyk mówił też o projektowaniu kolejnych fragmentów tej trasy. W tym roku oddajemy wiele odcinków budowanych dróg między Rzeszowem a Lublinem. I jest taka nadzieja, a mówię to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, że droga ekspresowa między Lublinem a Rzeszowem będzie już dostępna. Mówię o takiej nadziei, bo terminy kontraktowe... W tym roku jeszcze? Jeszcze będzie dostępna, ale terminy kontraktowe mówią o pierwszej połowie przyszłego roku. KRUS wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalające rolnikom na załatwianie spraw nie wychodząc z domu. Mówiła dziś o tym podczas wideokonferencji prezes kasy dr Aleksandra Hadzik. Instytucja służyła wszystkim ubezpieczonym i świadczeniobiorcom, realizując w sposób profesjonalny i efektywny zadania, które wynikają z ustawowej delegacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników oraz wsparcie środowisk rolniczych reprezentowanych przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obejmujemy rolników ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.
Dzięki temu systemowi rolnicy otrzymują emerytury oraz renty, a także świadczenia w razie wypadku lub choroby. Kolejna duża awaria impostu. W wielu miejscach w Polsce nie działają paczkomaty. Mimo że firma poinformowała o naprawie usterki, klienci dalej zgłaszają problemy z odbiorem i nadaniem paczek. Jak tłumaczyła firma, problemy wiązały się z awarią w usługach T-Mobile, przez co nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu części usług. Na oficjalnym profilu firmy od wczorajszego wieczora nie milkną krytyczne komentarze. W ciągu ostatnich godzin klienci narzekają, że sytuacja nie jest opanowana, a na infolinii nikt nie jest w stanie uzyskać żadnej wiążącej informacji. W czerwcu ruszy nabór do programu PFR Green Hub FOF, który ma wspierać fundusze Ventures Capital i Private Equity inwestujące w proekologiczne i innowacyjne spółki, poinformowała Małgorzata Walczak z PFR Ventures. Budżet programu wyniesie 200 milionów złotych. To szeroki projekt, który będzie źródłem inwestycji bezpośrednich w duże przedsięwzięcia, będzie wspierać kapitałowo inwestycje samorządowe oraz integrować zielony system polskich innowacji. Pieniędzy wystarczy na inwestycje w 4 do 5 funduszy. Jeżeli program spotka się z większym zainteresowaniem, budżet będzie zwiększany.